czy bieganie po twardych nawierzchniach powoduje ból, wzmaga ból pleców, czy powoduje ból pleców. Teoretycznie tak się uważa, wszyscy tak uważają, ponieważ jest mała amortyzacja, może być zwiększona kompresja na stawy, może być zwiększona kompresja na dyski, czy na połączenia międzykręgowe. Natomiast nie ma jasnych badań, które by to potwierdzały. Nasze ciało jest tak elastyczną strukturą, że potrafi dopasować się do rodzaju nawierzchni, potrafi dopasować się do rodzaju uprawianego sportu. No, inną budowę ma biegacz długodystansowy, inną sprinter, inną skoczek wzwyż, więc każdy z nich biega po jakby innej nawierzchni. A jednak nie słyszy się o jakichś dużych kontuzjach czy przeciążeniach u maratończyków na przykład, jeżeli są odpowiednio dobrze wytrenowani, jeżeli są odpowiednio dobrze wyposażeni, bo to jest dosyć istotne. Jeżeli biegamy po miękkich nawierzchniach, nasze ciało próbuje się usztywnić, ponieważ nawierzchnia miękka jest mniej przewidywalna. Ona, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nam się coś nie usunie spośród nogi, czy noga się nie zapadnie bardziej, czy mniej. Oczywiście ta miękka nawierzchnia znacznie bardziej amortyzuje element kontaktu stopy z podłożem podczas biegu. I nie potrzeba na przykład aż tak dobrych butów do biegania po takich miękkich. Natomiast przy twardszej nawierzchni, gdzie jest ta nawierzchnia przewidywalna, nie mamy wrażenia, że stracimy równowagę, upadniemy, potkniemy się, czy nam się coś usunie właśnie spod nogi, to nasze ciało staje się troszeczkę bardziej elastyczne. I jeżeli mamy dobre buty, nasze mięśnie, czy więzadła, czy nawet kości potrafią odpowiednio się uelastycznić i przejąć ten impact, to uderzenie stopy w podłoże podczas każdego kroku. Znacznie częściej niż asfalt czy kostka brukowa ból pleców powoduje nasz styl życia. Czyli w obecnym czasie jest to niestety siedzenie, transport, stres itd. Jeżeli odpowiednio przygotujemy się do biegania po asfalcie, biegając na przykład po miękkiej nawierzchni, nagle przechodzimy na asfalt, nie zmieniając intensywnego treningu, to oczywiście ten ból może się pojawić. Natomiast z czasem, jeżeli ten trening dopasujemy do naszych możliwości, przyzwyczajimy organizm do tej twardej nawierzchni, ten ból po prostu się nie pojawi.